Witajcie serdecznie, kochani. Zanim spotkamy się na poczytajkach, mam nadzieję, że ktoś do mnie dzisiaj dołączy. Chciałam Wam pokazać trochę pomysłowego ogródka. O, tutaj widzimy jego część. A teraz pokażę Wam troszkę więcej roślinek. Zobaczcie, jak pięknie jest. Pogoda dopisuje. I coraz więcej roślin nam tu się rozwija. Zobaczcie, tu rośnie piękna sałata. Na razie jest jeszcze malutka, ale za niedługo zrobi się większa. Wtedy będziemy ją rozsadzać, tak żeby utworzyła główki. Co tu jeszcze mamy? Sadzimy własne zioła. Tutaj, w takiej większej doniczce, jest kolendra. Kolendra troszeczkę, listki kolendry przypominają listki pietruszki, jednak kolendra ma taki inny, ja bym powiedziała, orientalny smak, dlatego że kolendry głównie używa się do przyprawiania takich potraw jak potrawy indyjskie, potrawy z tak zwanego Dalekiego Wschodu, czyli na przykład potrawy tajskie. Czasem również używa się do potraw arabskich. Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio zaczęliśmy czytać książkę Bolesława Leśmiana, Klechdy sezamowe, a w niej opowieść o zaczarowanym rumaku. I wiecie co? I ten rumak właśnie pochodził z krajów arabskich. Być może król jadł właśnie różne pyszności doprawione taką roślinką, czyli kolendrą. W następnej doniczce to są takie bardzo już wysokie rośliny. Jutro będę je rozsadzać do większych pojemników albo bezpośrednio do ziemi. Zgadniecie, co to jest? Myślę, że będzie trudno. To są ogórki. Ogórki, które będą krzaczaste. Sama jestem ciekawa, jak wyrosną, ale widzę, że listki są już dosyć rozwinięte. Mam nadzieję, że wydadzą owoce. A propos owoców. Zobaczcie, tu mamy taką olbrzymią pietruszkę. Ona już zakwitła. Ale ja bardzo chciałam, żeby ona zakwitła. To nie jest żaden błąd. Tak mi się podobało. A tutaj zaraz Wam pokażę. Widzicie ten mały kwiatuszek? To są poziomki i truskawki. Zobaczcie. Widzicie te czerwone kuleczki? Te czerwone kuleczki to są poziomki. A tutaj już rosną truskawki. Wiecie co? Truskawki z własnego ogródka to przepyszna sprawa. One zupełnie inaczej smakują niż te truskawki, które kupujemy. Zobaczcie, jakie ładne poziomki. No, robi się ich coraz więcej. O, tu też. Niestety, niektóre tak zasmakowały stworką, które żyją u mnie w ogródku, że są troszkę podjedzone, ale to nic. Staram się dzielić również z innymi mieszkańcami tego ogrodu. A tutaj pomiędzy widzicie te małe listki? Jak pachnie! To jest majeranek. Tutaj widzimy gałązkę koperku. Dalej. O, będzie mi to trudno pokazać, ale postaram się. Tutaj to jest bardzo ciekawa przyprawa, którą bardzo lubię. Ona ma takie listki troszkę jak olbrzymia pietruszka. Już Wam mówię, co to jest. Ta przyprawa nazywa się lubczyk, albo inaczej magi. Właśnie na podstawie tej roślinki robi się ten słynny płyn do przyprawiania na przykład zupy magi. A tak naprawdę wystarczy wyhodować sobie taką roślinkę w ogródku i dodawać ją do potraw.
nie musimy używać żadnych dodatków spożywczych. Zobaczcie, ile tu już truskawek i poziomek wyrosło. Oj, będzie co jeść, będzie co jeść. Teraz zobaczcie tutaj. Tu rosną małe pomidorki, nie pomidorki, małe buraczki liściaste, czyli tak zwana botwinka. Zobaczcie, jakie ładne, kolorowe łodyżki ma. Tu są żółte, zielone, a tutaj czerwone. A co widać tam dalej? Tam dalej... Spróbuję Wam to pokazać w jeszcze inny sposób. Nie myślcie, że to jest tak łatwo filmować i pokazywać. Tutaj rośnie mięta. Tak, tą miętę bardzo chętnie zbieramy latem i suszymy, żeby zrobić z niej pyszną herbatkę. Uwielbiam herbatę miętową. Tak pięknie ochładza. Tutaj to, co wydaje się zielskiem, to jeszcze do niedawna były przepiękne kwiatki, niezapominajki. O, tutaj widzicie tego maluszka? To jest pozostałość niezapominajki. One już niestety przekwitły. Ale był piękny niebieski dywan. A tam dalej, o tam, gdzie patykiem teraz pokazuję, to jest szałwia. Szałwia do niedawna pięknie kwitła na biało i szałwię też zrywamy i suszymy, żeby dodawać do ziołowej herbatki. Jakie pyszności! Ach, widzicie, troszkę tego jest. Teraz jeszcze pokażę Wam kwiatki. Zobaczcie, tu mam pelargonię. Pelargonia już troszeczkę przekwita, ale będą jej się zawiązywały nowe kwiatuszki. Widzicie? Już troszkę różowych płatków wychyla. No dobrze, to zobaczmy, co jeszcze jest w tym pomysłowym ogródku. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj, chociaż w tej chwili jeszcze nie wygląda za ciekawie, rosną żagwiny. Zobaczcie, takie ładne, małe, fioletowe kwiatki. O, a tu już wyrasta jeden z moich ulubionych kwiatów, czyli turek. Bardzo lubię jego zapach. Tutaj też mamy miętę. Jak świeżo pachnie. Pysznie. I tu obok mięty, tutaj obok mięty też rośnie sobie magi, które wcześniej Wam pokazywałam. Tutaj rośnie takie wielkie drzewo iglaste. Dookoła tego drzewa, kiedy dzieci przychodzą do mnie na zajęcia, bardzo często robimy sobie labirynt. Tak, zakładamy różne linki i później pod nimi przechodzimy. Chciałam Wam jeszcze pokazać jedną ciekawą roślinkę. Te krzaczki, ten i ten, to są jagody kamczackie. W tej chwili nie wyglądają zbyt okazale, ale już za całkiem niedługo wydadzą swoje pierwsze owoce. Zobaczcie, widzicie te kuleczki? Mam nadzieję, że coś widzicie. Bardzo trudno jest operować kamerą. O, widzicie? Zobaczcie. Są pierwsze kuleczki. Te krzaki jeszcze nie wydawały owocu, dlatego tak bardzo się cieszę,
że w tym roku będą owoce. A tutaj? Tutaj jest hortensja. To jest taki bardzo ładny kwiatek, który już też niedługo zakwitnie. Zobaczcie. A te śmieszne kwiatki to tak naprawdę jest chwast. Ale ponieważ ja raczej dobrze żyję z chwastami i dopóki nie robią nic złego tym roślinkom, które hoduję, to im nie przeszkadzam, niech sobie rosną. A ten chwast dodatkowo ma tak urocze kwiatki, że go zostawiłam. A tutaj są takie biało-zielone, ozdobne liście. O. Tutaj, gdybym filmowała na początku maja, zobaczylibyście przepiękne, urocze, pachnące bzy. Teraz już niestety przekwitły. A tu, w rogu ogrodu, zupełnie spokojnie rosną sobie dąbrówka i te same jasno-zielone listki, które widzieliście poprzednio. No nic. Tak wygląda pomysłowy ogródek. Tutaj, o, może zobaczycie te kuleczki. Tu. Te kuleczki to jest jarzębina, która jesienią będzie oczywiście czerwona. Będą czerwone kuleczki. I również tymi kuleczkami będziemy się bawić na zajęciach. To tyle na teraz. Mam nadzieję, że wycieczka po pomysłowym ogródku Wam się podobała. No i w takim razie do zobaczenia za chwilę na poczytajkach. Trzymajcie się.